Witajcie, dzisiaj taki film bez kamery. Słuchajcie, bardzo dużo ludzi spotykam, którzy mówią mi, że weganizm jest promowany przez tak zwane elity i przez rząd. Elity, czyli nie wiem, jakieś tam sekretne społeczności, osoby, które rządzą tym światem tak naprawdę zza kulis. No i że rząd chcą, żebyśmy wszyscy byli weganami. A tu się okazuje, że bardzo łatwo jest znaleźć dowód na to, że tak nie jest. Sama się zresztą kiedyś dałam na to nabrać. Zobaczcie, rząd ma nawet specjalny fundusz na promocję, jak to jest tutaj napisane, mięsa wieprzowego, czyli tak naprawdę wiele osób będzie ofiarą tej ich promocji, tak, jakiegoś marketingu, reklamy. Jest to po prostu promowane, żeby zjadać świnie. Oni tutaj to ładnie napisali, mięsa wieprzowego, ale tak naprawdę no, jest to zjadanie świń, zjadanie świńskiego DNA. Dla człowieka najbardziej godnym pokarmem są oczywiście rośliny, a nie świnie, nie żadne inne zwierzęta, nie żadne inne martwe ciała. Ale słuchajcie, zobaczcie. Jest taki fundusz specjalnie, tak, w państwie, w którym na wszystko brakuje, na jakieś podstawowe rzeczy, nie wiem, na pomoc dla ludzi objętych różnymi kryzysami, sytuacjami. Jest specjalnie wyodrębniony fundusz na to, żeby promować zjadanie świń. Nie ma takiego funduszu na promowanie weganizmu, nie ma takiego funduszu na promowanie, nie wiem, jedzenia tofu, nie ma takiego funduszu na promowanie jedzenia fasoli, nie ma takiego funduszu na promowanie jedzenia orzeszków i tak dalej, i tak dalej. Tak, nie ma czegoś takiego, więc definitywnie chcą, żebyśmy jedli mięso. Gdyby tak nie było, to w szkole nie byłoby na pierwszej lekcji biologii, czy tam, no to chyba na pierwszej lekcji biologii nawet, że człowiek jest częścią łańcucha pokarmowego i ten łańcuch pokarmowy, my jesteśmy na samej górze tego łańcucha rzekomo i my zjadamy tam jakieś zwierzęta. I w szkole nie byłoby też propagandy, że krowa jest maszyną do produkcji mleka, a tego się właśnie uczy w szkole, więc każdy z nas później, nawet często w życiu dorosłym, jeszcze wciąż ludzie wierzą, że krowa po prostu to jest takie specjalne zwierzę stworzone przez naturę w ten sposób, żeby ono dawało jedzenie człowiekowi. Także absolutnie nie, tak jak mówię, można się rozejrzeć, wszędzie są reklamy mięsa, różnych nabiałów, szynek, parówek i tak dalej. Rząd nigdy nie pokazuje w telewizji, tak, telewizja jest w strukturze organów ochrony ustroju Polski, ustroju rządu, na tym samym poziomie co policja, tak? Jej rolą jest tej telewizji ochrona rządu. W telewizji nie pokazuje się żadnych jakichś tam scen z rzeźni, scen z prawdziwych hodowli. I gdyby tak było, to by ludzie byli już w większości na diecie roślinnej, większości ludzi byłoby weganami dzisiaj. Dlatego, że jeden raz pamiętam w telewizji wiele, wiele lat temu, może to było nawet 25 lat temu, był wrzucony reportaż z jakiegoś tam protestu przeciwko zabijaniu zwierząt w rzeźniach, pamiętam. I bardzo mi to utkwiło w głowie i podejrzewam, że wiele osób tak gdzieś tam na pewno by się odbiło tak w jakimś tam sposób na życiu, na opinii osób, które kupowały tak zwane mięso, dlatego że no, zawsze o tym pamiętałam, a to był jakiś tam urywek tylko 3-4 minutowy w telewizji, a do dzisiaj to pamiętam. Więc niczego tam w telewizji się nie pokazuje się prawdy, pokazuje się tylko to, co się, pokazuje się tylko już ten tak zwany produkt końcowy podany pięknie na jakimś tak kolorowym talerzu przyozdobiony tak roślinami. Więc jeżeli myślicie, jeżeli to was podtrzymuje przed przechodzeniem na weganizm, bo jest to rzekomo promowane przez rząd, tak, a rząd, kto wie, to wie, że to nic innego jak pewnego rodzaju kontrola umysłu.
stąd ta nazwa government, mind control, governmento. Wiele osób już straciło zaufanie, no i nie dziwne, tak? I dlatego boją się, że to jest gdzieś tam promowane, dlatego że, nie wiem, Bill Gates czy jakieś inne osoby gdzieś inwestują w jakieś tam produkty wegańskie, dlatego że oczywiście lubią robić biznes i jak widzą, że tu się coś zaczyna kręcić, to też się w to próbują, też próbują na tym skorzystać, ale nie promują żadnego takiego etycznego podejścia, nie promują tego weganizmu, tak? Weganizm to jest sprzeciw wykorzystywaniu zwierząt i nikt tam w rządzie się nigdy na taki temat nie wypowiadał, żeby nie wykorzystywać świń, czy krów, czy kur. Nigdy czegoś takiego nie widziałam, nigdy czegoś takiego nie zobaczycie, ale jeżeli widzieliście coś takiego, że rząd, czy jacyś tam znani politycy, tacy, którzy są w tym rządzie faktycznie, może jakaś tam jest jedna czy dwie pojedyncze osoby, tak, ale pokażcie mi, gdzie w telewizji coś takiego się pokazuje, gdzie tam jest jakaś prawda na ten temat. Także jest to oczywiste, że no, że ten system, w którym żyjemy, chcą, żebyśmy byli tymi mięsożercami z różnych względów, bo to i więcej chorób przynosi, bo to również powoduje, że to zaciemnia tą ciemną stronę charakteru człowieka, to powoduje, że z człowieka się robi po prostu takiego jakby śmiecia, tak, dlatego że zjadanie po prostu tych trupów, bo to jest martwe ciało, tych zwłok, tych zabitych zwierzątach, tych martwych ciał, jest niegodne dla człowieka, jest to dla człowieka zwyczajnie poniżające. Najbardziej godny dla człowieka jest ten właśnie pokarm roślinny. Taka ciekawostka. Do usłyszenia następnym razem.